Członkowie Wieńskiego Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych całkiem niedawno wzięli udział w kolejnym, tym razem letnim spotkaniu. Częściowo odbyło się ono w plenerze, a nosiło tytuł Widzieć nie tylko oczami. Jak za chwilę się okaże, nie bez powodu tak je właśnie nazwano. Napisałam ofertę do starostwa, bo był otwarty konkurs. Udało się wygrać tą ofertę. Dostaliśmy pieniądze, więc w związku z tym spotykamy się. Jest to spotkanie pod tytułem Widzieć nie tylko oczami, bo wiadomo, że osoba niewidoma nie zobaczy oczami, ale zobaczy rękoma dużo, dużo rzeczy. I właśnie dzisiaj na tym spotkaniu chcemy to troszeczkę udowodnić. I druga sprawa, chcemy pokazać osobie pełnosprawnej, w jaki sposób ma pomóc osobie niewidomej, żeby mu nie zrobić krzywdy. Nie złapać za rękę i chodź, albo uważaj, bo tam są schody, nie? A zatem podczas tego spotkania można było niejako wejść w rolę osoby niewidomej czy niedowidzącej, bowiem gościnie spotkania, panie z Okręgu Łódzkiego PZN, rehabilitant środowiskowy i psycholog, pokazały na specjalnych przykładach, jak to jest mieć dużą wadę wzroku, zaćmę czy inne schorzenie uniemożliwiające normalne widzenie. Specjalna prezentacja na osobach widzących zrobiła duże wrażenie. Co pani widzi, jak pani widzi? Widzę trochę po bokach, niewyraźnie. Oczkami akurat nie patrzyłem. Aha, przed siebie to widzę, dziurki jakby tylko, zamiast pełnego widoku. Dobrze, a teraz proszę poruszać troszeczkę oczami i wyłapać te dziurki tak, żeby one się pokryły z pani widzeniem, żeby było jak najwięcej widać. Aha. Czy w tym momencie łapie pani konkretną osobę na przykład, czy jakąś tam rzecz? Tak, widzę osobę przez jedną dziurkę na przykład widzę. Przez drugą też, tak. Przez dziurki, ale praktycznie jednym okiem mam wrażenie, że widzę, tylko prawym. Bo tego niestety też trzeba się nauczyć na takich zajęciach usprawniania widzenia. Jest to również choroba siatkówki, rozerwanie siatkówki, odklejenie siatkówki. Rozwarstwienie siatkówki może wyglądać w ten sposób, tak jak jest tutaj pokazane. To jest efekt jakiejś choroby, czy na przykład wypadku jakiegoś? Najczęściej choroby. Choroby. Najczęściej choroby. Mamy karteczki, mamy długopis, więc poprosimy o złożenie, na przykład napisanie imię. Jest rameczka, proszę długopis, jest rameczka i w rameczce jest wycięte okienko do składania podpisu. Czyli można napisać imię, nie chodzi mi o podpis jako podpis, żeby nie było, że będziemy wykorzystywać później. Podpisałam. Tak. Ale musiałam sobie znaleźć jeden punkt. Wejście w rolę osoby niewidomej nie jest łatwe. Specjalne gogle imitujące dużą wadę wzroku pokazały, że schorzeń oczu jest naprawdę wiele, a często my sami, zaniedbując siebie, choćby nieleczoną cukrzycą, doprowadzamy do stopniowego pogarszania się naszego widzenia. Niedawno byłam na takim wyjeździe i był wyjazd zorganizowany w hotelu, gdzie mimo tego, że były schody, były zrobione już podjazdy. Jest winda. Są ułatwienia, są pochylnie tam, gdzie nie dało się zrobić zjazdu, więc są położone pochylnie na schodach. To się zmienia, właściciele inwestują, tak? Tak, na pewno tak i na pewno będzie to, jeszcze trochę będzie to dostępne wszędzie. Tak samo nie powiem, żeby wszystkie instytucje, bo w Łodzi też mamy instytucje, gdzie trzeba iść po schodach i nie ma windy. Owszem, stoi strażnik, który jak zobaczy kogoś z laską, to łapie. Przeniesie, ale to nie na tym rzut polega. Gościem tego plenerowego spotkania była m.in. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, Beata Korczewska. Centrum od lat współpracuje z niewidomymi osobami, a w tej chwili przystępuje do realizacji kolejnego ważnego projektu. Przystępujemy do projektu Dostępna Przestrzeń, gdzie chcemy właśnie zlikwidować bariery dla osób niewidomych, niedowidzących. Chcemy zrobić tabliczki z językiem Braille'a i z kontrastowymi napisami, łącznie z tablicą tyflograficzną, z planem tyflograficznym, żeby można było się odnaleźć w naszym budynku. Mam nadzieję, że to nam się uda i że będziemy mogli bardziej się otworzyć na Państwa, że będziecie mogli przychodzić do nas częściej sami, bo z czasem przychodzą Państwa opiekunowie. Natomiast mam nadzieję, że nasz kontakt się zwiększy i będziemy mogli dalej współpracować. I na razie tyle, ale będzie więcej. Dłuższa relacja z tego ważnego spotkania. Do zobaczenia u nas w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po wydarzeniach.